Cześć! Witam Cię na kanale Silver Star, czyli Srebro Kobiecym Okiem. Zanim zaczniemy, dziękuję Ci, że ze mną tutaj jesteś. Jeśli możesz, pamiętaj proszę, żebyś zostawił po sobie jakiś ślad pod filmem, like, komentarz, to wszystko pomoże nam zwiększyć zasięgi. A dzisiaj odcinek inny niż wszystkie. Nie będzie to klasyczny unpacking, mimo iż widzicie tutaj kopertę, ani nie będzie to content merytoryczny. Wpadłam na pomysł takiego odcinka, żeby pokazać Ci, co może się dziać ze srebrem i jakie przemiany może ono przechodzić. Ale po kolei. Zobaczymy, co tutaj do nas zawitało. W pewnym momencie pomyślałam, że jeśli trafię jakieś srebro fizyczne, czyste, 3 albo 4-dziewiątkowe, w dobrej cenie i nie będzie ono mi pasowało do staku, ale cena będzie zachęcająca, to mimo wszystko przygarnę to do stosu, a z czasem być może wpadnę na jakiś pomysł, jak to zagospodarować i jak przekuć ten zakup inwestycyjny w zyskowną inwestycję. Albo przynajmniej w coś, co będzie mi odpowiadało i pasowało do stosu stakerskiego. Także, żeby nie uprzedzać faktów, otworzymy. Przyjrzyjmy się, co tutaj mamy. Mamy coś, co nie ma nominału płatniczego. Jest zatem srebrnym krążkiem. No i jak przystało na styl niemiecki, jest na bogato kolorystycznie i wzornictwowo. No design jest po prostu, mówiąc delikatnie, naćkany. Jeśli się dobrze przyjrzycie, to w środku za pomocą matu macie pole słoneczników, drzewo, tu dalej są góry oraz dwa balony. W oddali pasą się dwie krowy. Tu z przodu są kozy, kosz piknikowy, drabina, oczopląs plastyczny, a do tego macie mnóstwo elementów, które jest koloryzowane. Macie tutaj rozmaite wiśnie, szpaki, nie wiem co tu robi shop pracz, ale również się dostał na tą monetę, na ten krążek, na ten round. Tu są jakieś truskaweczki, motylki, pole, kogut jest dosyć ciekawy, nie wiem czy uda mi się na niego złapać ostrość, jest kura i kogut, jest jeszcze jakiś myszołów, orzeł, cokolwiek. Oczywiście chabry i maki z poligonu. Może uda mi się też szopa dla Was specjalnie wyostrzyć. O! I patrząc na dół, była to jakaś seria limitowana. Być może, ponieważ nie udało mi się tego znaleźć na internecie, jakaś seria niemiecka składająca się z 750 sztuk. Być może dotyczyła ona 4 pór roku i tu mamy właśnie do czynienia z latem. Ale to, co nas najbardziej interesuje, to to, że są to 3 uncje czystego srebra. 3-dziewiątkowe srebro to jest właściwie to, o co nam chodzi. I czasem na rynku wtórnym możemy dostać takie klocki, takie podstawki, bo macie tu 3 uncje, to ma dosyć dużą średnicę. Rancik jest gładki. I zastanawiacie się, czy to Wam się do czegoś przyda, czy nie. Ja jakoś nie przepadam za niemieckimi wynalazkami, ale srebro to jest srebro. Dobra cena to jest zachęta do tego, by coś takiego kupić, odłożyć na bok i zastanowić się ewentualnie potem, co z tym zrobić. Możecie sobie to teraz zobaczyć na zbliżeniu. Ja postanowiłam, że znajdę na ten klocek srebrny jakąś metodę. Ale nie będę uprzedzała, co się z tym srebrem stanie. Teraz będziecie świadkiem, że pakuję to srebro do koperty i zobaczycie, gdzie ono się znajdzie, w czyje ręce trafi i co z tego powstanie. Jestem z powrotem. Przesyłka rusza w świat. Zobaczycie, jak zostanie wyciągnięta, otworzona i co się dalej z tym stanie. Mam nadzieję, że tego typu wędrówki srebra też Was zainteresują. Paczka jest z powrotem u mnie. Mogę ją ze spokojem rozpakować. Zobaczycie efekt pracy Pana Nacocito. Widzieliście już go na filmie, a teraz będziecie mogli go zobaczyć po rozpakowaniu, jak prezentuje się to, co uzyskaliśmy z tego raunca 3-uncjowego, który wysyłałam do przetopu. Zawartość paczki to ta mała, fascynująca koperta, paczucha i 4 koperty. Zaraz zobaczymy, co w tym wszystkim się znajduje. Mnie najbardziej interesuje zawartość tego paka. Zobaczcie, jak to jest ciekawie opakowane. Pan Nacocito napisał mi, że to jest taki ekologiczny foliopak. Super, super pomysł Nacocito na pakowanie. Prosty temat, ale bardzo, bardzo elegancki. Szybka zmiana kadru, ale niestety paczka od Nacocito była tak zapakowana i było tyle w niej elementów, że nie pomieściłam się na poprzednim ustawieniu. I teraz, żeby nie przedłużać, mamy tu 4 koperty ciemne, jedną czerwoną, jeden woreczek czarny i 2 czerwone. Zawartość czerwonych worków to jest efekt pracy Nacocito w przetopie tego, co widzieliście na początku. Ponieważ miałam pomysł pewien dotyczący logotypu silverstarowego, poprosiłam Nacocito o pomoc i dzięki jego całej maszynerii i chęci pomocy udało się pozyskać 2 gwiazdeczki, które są odwzorowaniem logotypu tego kanału. Widzicie takie delikatne fale, które się mienią? To jest efekt odlewania sreberka. To jest akurat gwiazdka numer 2, a tu mamy gwiazdeczkę numer 1. Cały czas dopracowuję ten pomysł, który chodzi mi po głowie. Jak już będę miała pewne rozwiązania, to oczywiście wszyscy się o nich dowiecie. Na razie w kooperacji, we współpracy z Nacocito, ale testy, testy, testy i jeszcze raz testy. To jest to, co teraz pochłania moje działania. Tak to wygląda. Jedna malutka gwiazdeczka i druga malutka gwiazdeczka. Zobaczymy szybko, co jest w kopertkach. O, pierwsza koperta zawiera certyfikat autentyczności dla guzika Nacocito, czyli podejrzewam, że jest to zawartość tego wora. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Super to wymyśliłeś, ponieważ można sobie śmiało sprawdzić wagę, rozmiarówkę i serię. Oraz maks nakładu, który będzie wynosił w przypadku guzika kanału Nacocito 200 sztuk. I świetny pomysł. Sprawdź, czy Twój produkt wygląda jak oryginał. Obejrzyj filmik z produkcji, klikając numer seryjny na stronie nacocito.com Verify. Będzie można zweryfikować każdy swój produkt, który zakupi się z Nacocito Mint. Będzie można sprawdzić po kodzie seryjnym, jak wyglądała produkcja danego srebrnego gadżetu, czy też elementu, który będziecie sobie chcieli u Pana Nacocito zakupić. To akurat jest od guzika, a nie od gwiazdek. Podejrzewam zatem, że tu gdzieś również jest certyfikat do gwiazd. Gwiazdka Silver Star 1,6 uncji, wymiary Silver Star 2. Gdzie tu jest ta nasza dwójeczka? O, dobra. I mamy sparowaną z numerem certyfikatu gwiazdkę. Tak to sobie wygląda. O, pracujemy, jeszcze nad tym pracujemy. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Kolejna koperta zawiera coś innego, to zaraz to sobie przeczytamy. Ale zobaczymy jeszcze. Sprawdzimy obecność certyfikatów, czy są wszystkie. Gwiazdka numer 1 jest troszeczkę mniejsza, ponad 1,5 uncji. Wymiary. No i nakład tej serii jest szalony, bo aż 2 sztuki, więc te sztuki będą po prostu bezcenne. Chyba tak niskiego nakładu jeszcze nikt w niczym nie produkował. Tu jest jedyneczka. I certyfikat. Dobra, sparujemy sobie wszystko z certyfikatami, ale nie mamy jeszcze guzika Nacocito Mint. Przekładam zatem ten certyfikat od guzika Nacocito. Tą kopertkę jeszcze sobie zostawimy. I patrzymy, co jest w czarnym worze. W czarnym worze jest coś ciężkiego. Według certyfikatu autentyczności ten guzik ma w sobie prawie 4 uncje, 3,74. Ciężkie, to już się bardzo dobrze trzyma. 2 zaskórniaki na trudne czasy. Srebro 3-dziewiątkowe, Pan Nacocito 2Z, tu widzicie nominał płatniczy. Tak, i wszystko jest srebro. 3 dziewiąteczki, rok bicia 2021 i seria AA001. To już jest konkretne, tu jest duża powierzchnia, jest tu o wiele łatwiej wybić coś stemplem i tutaj niż na mojej gwiazdce. Moje gwiazdki, te elementy, gdzie jest dziewczynka i moneta, były grawerowane przez jubilera. A teraz pracuję jeszcze nad inną metodą. Zobaczymy, co jest tutaj napisane. Przeczytamy sobie tą wiadomość. Cześć Silver Star. Wielkie dzięki za pomysł wspólnego filmu i przetestowania jednego z pierwszych moich amatorskich odlewów z czystego srebra. Serdecznie zapraszam Ciebie i widzów Twojego kanału do obserwowania moich poczynań i postępów, jakie mam nadzieję szybko będę robił w tej dziedzinie. Zabawa jest przednia, więc będzie coraz większy wybór kształtów, wzorów, technik i wykończeń odlewów. Mam nadzieję, że również wysoka jakość wykonania wpisze się na stałe w mini mennicę NaCocita. Przesyłam Ci pierwszy prototypowy guzik mojego kanału, abyś mogła przyjrzeć się mu z bliska. Chciałbym serdecznie zaprosić Ciebie do zabawy w odlewanie guzika kanału. Mam nadzieję, że zrobimy z tego serię o polskich kanałach stakerskich na YouTubie i bardzo mi zależy, byś była kolejna. Koniecznie daj znać, czy się zgadzasz, by Twój kanał trafił na drugi guzik z serii. Wkrótce wszystkie wyroby będą miały próbę z Urzędu Probierczego potwierdzającą czystość kruszcu. Wtedy pełni ruszy moja stronka z nimi, 4. kwartał 2021 rok. Nie są to produkty inwestycyjne, choć są wykonane z czystego srebra. Bardziej są to prezenty dla siebie lub innych. Prezenty przenoszące wartość w czasie. Coś jest zupełnie z innej beczki. Serdecznie pozdrawiam Ciebie i Twoich widzów. Do zobaczenia na YouTubie oraz Discordzie Silver to the Moon. Pan Nacocito. Dzięki serdeczne, fantastyczny list. Z niego już wszystko wynika i wszystko wiemy. Ja oczywiście podejmuję rękawice i bardzo chętnie przyłączę się do akcji odlewania guzików polskich stakerów na YouTubie, kanałów, jak najbardziej. A tu jest coś ciekawego, uwaga. Gratisik. Gratisik to jest coś, co misie lubią najbardziej. I teraz uwaga, co jest tym gratisem? Wow, super, widziałam to kiedyś u pana Nacocito na kanale. Słuchajcie, to jest wykrywacz kłamstw. Nacocito wymyślił ze swoim logotypem magnes neodymowy, który po prostu, jak sama nazwa wskazuje, wykrywa fejki. Także świetna sprawa, bardzo Ci serdecznie dziękuję. To stanie się moim podręcznym wykrywaczem kłamstw. Będę to na pewno nosiła na transakcje z rynku wtórnego, jeśli będę chciała coś zakupić, żeby to po prostu jak najszybciej zweryfikować. I tak wygląda materiał i wyroby z dzisiejszego odcinka. Dajcie znać proszę w komentarzu, czy podobają Wam się tego typu rzeczy. Taka trochę zabawa, trochę kolekcjonerstwo. Wiadomo, że to jest srebro, że to jest wartość kruszcu. Oczywiście Nacocito wkłada tu dużo swoich pomysłów, dużo swojej pracy. Ja również staram się pewien pomysł przekuć i go zrealizować, o nim wkrótce. Pewnie będę chciała uruchomić krótką serię filmów z cyklu Reinkarnacja srebra, żebyście mogli zobaczyć różne procesy technologiczne, którym można poddać kawałek srebra fizycznego. Co to ze sobą niesie? Jakie efekty? To jest coś, czego się nie pokazuje na YouTubie tak często albo w prostych, krótkich filmikach, a myślę, że jest to również interesujące, żebyśmy wszyscy mieli wiedzę, jakie efekty można uzyskać, dysponując metalem fizycznym. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki Nacocito. To jest naprawdę świetna sprawa, jeśli można za pomocą synergii uzyskać dodatkowe efekty, współpracując ze sobą. Nie wiem jak Wam, ale mi te gwiazdki z dziewczynką bardzo przypadły do gustu. Teraz ruszam z innymi testami i niebawem wrócę do Was z konkretną propozycją. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć!